Związanego z tą inwestycją, no to są kroki, że tak powiem, administracyjne. I jeśli bym mógł prosić, zanim przejdziemy do meritum, o przedstawienie tutaj, czy ze strony pana dyrektora Łuciuka z Zarządu Dróg i Mostów, czy pana dyrektora Piątkowskiego z Wydziału Ochrony Środowiska, który jest tutaj stroną prowadzącą to postępowanie, gdzie my jesteśmy tak jakby w procedurze administracyjnej związanej z tą inwestycją i co tak naprawdę konsultujemy? Dzień dobry, ja też panu przedstawię, to jest pan Piątkowski, jestem asystentem dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska. Jeśli nie ma pana prezydenta, to chciałbym proszę państwa poinformować o procedurze, jaka funkcjonuje w sprawach związanych z inwestycjami, a tutaj w tym przypadku z inwestycją dotyczącą przebudowy Aleje Racownicy. Bo jak przyjdzie pan prezydent, to na pewno będzie już mowa o wypowiadaniu się uwagi dotyczące samej inwestycji i już zejdziemy z procedury. Więc żebyście państwo wiedzieli, na czym ta procedura polega w stronach administracyjnych, to chciałbym to wyjaśnić. Jak państwo wiecie, jeżeli mnie to poinformuję, że sprawa ta rozpoczęła się w roku 2013 i Zarząd Mostów spotykał się z przedstawicielami Rady Dzielnicy, czy z mieszkańcami dzielnicy Minara i omawiał sprawy z tym związane z tą inwestycją. Wniosek dotyczący przebudowy Alei Racowickich wpłynął z firmy Mosty w 2013 roku i wtedy mogliśmy rozpocząć tą procedurę, ale na wniosek czy na życzenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potrzebne były, jak ja będę się posiłkował datami, więc od razu państwu będę informować, jak to w czasie wyglądało. W lutym 2014 roku wpłynęło pismo Regionalnej Dyrekcji wzywające do uzupełnienia tego wniosku, który złożony został przez firmę Mosty. W marcu 2014 roku wpłynęło uzupełnienie i informacja Zarządu Dróg i Mostów po ukończeniu konsultacji z państwem. Ja mówię, że ja raz z państwem tutaj obecnym, ale z mieszkańcami dzielnic. 5 października 2015 roku pełnomocnik pan Mostów złożył wyjaśnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, to jest ten początek procedury. Po uzupełnieniu Regionalna Dyrekcja
ochrony środowiska dwukrotnie wyjeżdżała termin, informując o tym, że jakichś dokumentów brakuje, prosiła o uzupełnienie. I w grudniu 2015 roku, a więc to jest ten początek procedury, zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oddziaływania ochrony środowiska i sporządzenia raportu. Ten raport wpłynął 17 marca tego roku, 2016, pismem z dnia 6 kwietnia wezwano do uzupełnienia tego raportu i uzupełnienie, poprawiony raport wpłynął w maju tego roku, 12 maja i od 20 maja wydział włączył, ponieważ ten raport uzupełniony przekazaliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z tej ustawy i do Lubelskiego Powiatowego Sanepidu. Także została uruchomiona procedura dotycząca udziału mieszkańców w tym procedowaniu. A więc zgłaszenie ewentualnych uwag, czy wniosków, czy nieprawidłowości, jakie według Państwa są. I raport został do raportu. I raport ten został opublikowany dokładnie. Nie pamiętam. Ale to było w maju. No, w każdym razie, no tak. Tak, mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęliśmy udział społeczeństwa. To jest tak nazywane konsultacje, ale to jest udział społeczeństwa zgodnie z ustawą. Oczywiście bazujemy na ustawie, wiecie Państwo, co będzie mówić, bo to jest dość długa nazwa, ale powinienem poinformować, na jakiej ustawie bazujemy. To jest ustawa z 5 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dlaczego o tej ustawie wspominam i cytuję dokładną nazwę? Dlatego, że zgodnie z tą ustawą jest w paragrafie 33 tej ustawy powiedziane, że udział społeczeństwa w procedowaniu zamyka się ilością 21 dni. Także to nie wymyśliliśmy, że 21 dni proszę się dostosować, tylko ustawa tak stanowi. Ja i prezydent, tym bardziej my nie możemy tej ilości dni zwiększyć. Czy zmniejszyć raczej nie, ale na różnych spotkaniach, jakich byliśmy, nie dotyczących coraz tej inwestycji, były prośby o to, żeby zwiększyć ilość tych dni do konsultacji, bo nie wszyscy się jeszcze z tym zapoznali. Jeżeli chodzi o informowanie społeczeństwa, też były tutaj uwagi nawet dzisiaj, że nie wszyscy mogli się zapoznać z raportem i dlaczego to do Wydziału Ochrony Środowiska trzeba zgłaszać ewentualne uwagi, więc chciałbym poinformować tak, że to jest zgodne z ustawą, że o danych inwestycji, o już ogólnie o wszystkich inwestycjach dotyczących procedowania ochrony środowiska, ustawodawca poinformował, że należy poinformować społeczeństwo i wszystkich zainteresowanych w BIP-ie, czyli w Biuletynie Informacji, na tablicy ogłoszeń i w miejscu, w pobliżu miejsca inwestycji. My poszliśmy dalej w Lublinie, bo informujemy o większych inwestycjach, nie tylko tutaj drogowej, ale i o innych inwestycjach, które społeczeństwo czy mieszkańców naszych interesują. Informujemy także i Rady Dzielnic, żeby poprzez Rady Dzielnic więcej ludzi mogło być poinformowanych o danej inwestycji, żeby mieli wpływ, czy mieli możliwość zgłaszania tego. I także biuro prasowe naszego urzędu, które poprzez właśnie biuro prasowe informujemy także dziennikarzy, którzy na ten temat piszą w naszej regionalnej prasie, informując o postępach, czy o danej inwestycji. To jeszcze raz konsultacje w sprawie. Nie. Ale jeżeli są jakieś przerwy, to
chciałbym przekonać, że jeżeli są jakieś niejasności w artykułach prasowych, no to rzeczywiście jest piękne, czy wierzy prasowy. Nie, ja nie mówię, tylko mówię, nie, ale jest numer telefonu i zawsze można nawet sprawdzić, w jakim stanie, w którym miejscu jesteśmy tego procedowali. Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli dane inwestycje, to w tej chwili mówię o wszystkich inwestycjach, jakie to rzeczą na terenie naszego miasta, jakie są na terenie miasta. Jeżeli one są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, to zgodnie z procedurą można zgłaszać do uwagi do raportu, że zdaniem Państwa mogą być jakieś obecności, że może w ten sposób zmienić raport, żeby to było bardziej czytelne czy lepsze dla mieszkańców. Jeżeli raport już zostanie zapomniany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a także Wielki Powiatowy Sanepid, nam nic, tak jak powiedziałem, nic innego nie pozostaje, jak napisać decyzję. I tutaj też jest zgodne z ustawą, nie nasze widzimy się. Więc musicie Państwo wiedzieć o tym, że dopóki są te konsultacje, to są zgodne w konsultacje, bo zgodnie z ustawą to jest udział społeczeństwa danej inwestycji, czyli możliwość zgłaszania uwag, dopóki to ten raport jeszcze można zmienić. Inwestor się do tego jakoś stosunkuje, żeby to było zgodnie z wolą mieszkańców, to później ta decyzja nasza środowiskowa będzie tak wygląda. To ja bym tyle do powiedzenia chyba, czy coś decyzja, znaczy pan dyrektor mówił o decyzji w takim sensie administracyjnym ze strony kodeks postępowania administracyjnego, w procedurze i tak dalej. Tak jakby tak trochę jakby skracając też i przykładem, bo ja nie jestem prawnikiem i nie pracuję w ochronie środowiska, żebym sam też i żebyśmy wszyscy na tej sali dobrze zrozumieli. Także rozmawiamy o raporcie, który został przygotowany do tej inwestycji i to, co zostało przez Urząd Miasta ogłoszone, to nie są konsultacje dotyczące samej tak naprawdę jakby inwestycji, tylko dokumentu pewnego, który opisuje wpływ osoby procedowanej. No właśnie, wpływ na środowisko i o tym dokumencie rozmawiamy. To jest, myślę, że jedna z pewnych głównych niejasności, która wywołuje emocje związane z tą inwestycją, które są i wszyscy je znamy, bo nieraz się spotykaliśmy i były szeroko komentowane przez prezydenta i przez jego zastępcę Koraszyńczyka. A w tej chwili no to po prostu rozmawiamy o tym raporcie. Tak, właśnie skorzystałem z tej okazji, że jeszcze prezydenta nie ma, bo na pewno Państwo chcecie się spotkać, spotykamy się z prezydentem, chcecie porozmawiać na temat inwestycji, a nie procedowania. No, procedowanie, tak jak powiedziałem, jest w kilku zdaniach i opieram się na ustawie, według której Wydział postępuje. A tak jak zaznaczyłem, procedowanie w okresie tych trzech tygodni będzie polegać na tym, żeby jeżeli są jakieś ewentualne poprawki do raportu, żeby były zgłoszone, wtedy nieregionalna przede wszystkim to firma musi podać do tych uwag i ewentualnie odpowiedzieć, czy przyjmuje te uwagi i zmienia raport, czy będzie przyjmowana na swoim stanowisku, ale będzie bronić tego swojego stanowiska. Także ten raport może być zmieniony dzięki Państwu, dzięki regionalnej dyrekcji i też dzięki sanepidowi, który będzie też podjęty w dużo pieniędzy. To jest równocześnie. Do Państwa apelujemy o ewentualne uwagi, a do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska i do sanepidu wysłaliśmy ten raport. I oni w tej chwili mają też czas na to, żeby zapoznać się z nim i ewentualne też uwagi zgłosić do firmy nocnej, czyli do inwestora tej inwestycji. Okej, ja mam takie pytanie. Państwo, ja tutaj wszystko słyszę, że Państwo ogłosili to w internecie i tak dalej. 70% mieszkańców tej dzielnicy Mieniawa i tego momentu tam, gdzie to przebiegło, są ludzie starsi, którzy nie korzystają z internetu. Ja mam pytanie, czy ci ludzie zostali poinformowani listowi na przykład o tym, że mają 21 dni na wniesienie uwag? Tak jak powiedziałem, informujemy także i na tydzień, więc na tydzień swoim sposobem te zagadnienia, tak jak... Nie, odpowiadając Pani wprost, nie
nie zostali poinformowani listownie, nie będą informowani listownie. Jest to totalnie nieuzasadnione ani ekonomicznie, ani też no nie jest racjonalne, żeby tą metodę przyjąć. No bo w skrócie, tak, pojawiła się informacja u nas na stronie, w skrócie dziennikarze napisali, że znowu konsultacje robimy o alejach, no. Okej, okay, no ja się dziennikarzem z jednej strony nie słucham, nie mówię, że ty, możesz przysłuchiwać się i tak dalej, ale ja się nie dziwię dziennikarzom, że w ten sposób to przedstawiają, że to są konsultacje dotyczące przebudowy Alei Racławickich, no bo jest to element procedury związanej z planowaną od wielu lat dyskutowaną z państwem przebudową. Panie dyrektorze, czy można w jaki sposób Rada Dzielnicy została poinformowana o prowadzonym udziale do mieszkańców? Na ile potrzeba spotkania publicznego na temat tej inwestycji pana prezydenta i no, nam osobiście potwierdza, że wszystkie ustalenia, które były z tych spotkań nie, rok temu czy dwa lata temu, już nie pamiętam, no, są cały czas aktualne, także tutaj raczej się nic nie zmieniło. No i nie uważa pan, że na przykład, już tak się zapytam, że powinni państwo jak urzędnicy zrobić spotkanie przy pomocy Rady Dzielnicy z mieszkańcami. Ja powtarzam po raz kolejny raz. 70% mieszkańców naszej dzielnicy są ludzie starsi. Państwo mówią o publikacji w internecie, pani tutaj coś mówią o uwieszczeniach, ja w życiu nie widziałem na dzielnicy, bo tylko uwieszczeń nigdzie nie było. Ci ludzie po prostu nie wiedzą i nagle w pewnym momencie mówi pan, mówi, że tak, skończy się termin, 21 terminie, przykle pana, dziękuję, do widzenia. I ludzie tak, nic nie mogą powiedzieć. Z jednej strony ma pan rację, być może powinniśmy zrobić nawet całą serię spotkań na ten temat, ale jeszcze jedna rzecz, my jeśli zaczniemy robić spotkania teraz w sprawie tego raportu, to w 100% będzie uprawniony głos ze strony dziennikarzy i ze strony państwa i ze strony mieszkańców, że ponownie otwieramy konsultacje dotyczące tego, jak ma być przebudowana Racławickich i tak dalej. Ja przepraszam, nie jest. Pan dyrektor wspomniał, że kiedy się zakończyła konsultacja z mieszkańcami. Tak, pan pisał, czytał w tej karcie. Nie, poprzednie dotyczące projektu przebudowy. To były spotkania zarządu ludzi morskich z mieszkańcami. Większość osób uczestniczyła, większość osób na sali pamiętam. To ja nie rozumiem jednej rzeczy. Wcześniej się zdarzył grupi konsultował z mieszkańcami, tu z ratuszu, z mieszka, może się dzieje. No i smart to samo wyszywałaś. Ale dostałam też kartkę od pana dyrektora z urzędu, że to nie były konsultacje, więc dlatego chciałabym zapytać, czy to były konsultacje, czy to nie było konsultacje.
te spotkania, które robiliśmy wtedy? Tak. Tak, były to spotkania z mieszkańcami dotyczące tej inwestycji. No ja mam konsultację na ostatecznych kształt. Dobrze, ponieważ pytanie o to, co się stało z wnioskami mieszkańców, wisi w powietrzu dalej. Tak, chodzi o raport dotyczący wniosków mieszkańców. Tak. Ja nie wiem, kto to było, nie wiem o tym spotkaniu. Możemy rozmawiać o efektach tych spotkań. Nie byliśmy jako wydział środowiska na tych spotkaniach. Po pierwsze, nie braliśmy udziału, nie widzieliśmy o tym. Po drugie, to jeszcze nie było w ramach procedury postępowania. Bo nie było ani raportu, ani tu po prostu zarząd drugiej mostów przedstawiał inwestycję, która planowana jest, ma być realizowana. I ewentualne wasze wnioski gdzieś powinny być. Do tych rozmów, które się toczą. Bardzo możliwe, że one będą ważne teraz. Jest pytanie odnośnie tego raportu, czy na etapie tego raportu, który jest zupełnie odnośnie czy innego, mogą zostać wprowadzone zmiany na przykład do samego projektu? Bo tutaj nie wiem, czy raport jeszcze było ileś pasów, to znaczy tak. Wchodzimy już teraz w etap że jest szerokość taka miała być, no to pytanie później było zapewnienia, że drzewa zostaną na lepszej szerokości, jak miejscami ma być 6 pasów. Są 4 pasy, że drzewa rosną, ma być 6 pasów i jeszcze na środku są wysepki przewidziane w miejscach, gdzie jest to pieszy. To nie wiem, jakiej szerokości będą już miały być te pasy, żeby te drzewa na przykład zostały. Tam jest narysowane. 13,5 metra jedne, a 6,5 metra drugie, 2,2 metra z tego, co widziałam, to co pani przesyłała wtedy, ten szerokość jest tak trochę... Nie, to tam jest napisane. Ale czy to jest nawet cały projekt? No więc właśnie, pytanie, czy można go zmienić nawet po utrzymaniu czy to, co pani... Nie, ponieważ już wiadomo, że nie będzie przebudowywana ulica Sowińskiego, więc etap drugi podobno będzie być realizowany, więc... Tam są trzy etapy inwestycji i wszystkie trzy są realizowane. Znaczy, to padło kluczowe pytanie, czy można to zmienić na tym etapie, o którym rozmawiamy, bo konsultacje, szanowni państwo, sama nazwa mówi, służą temu, by coś skonsultować i ewentualnie wnieść własne korekty. I tu nasze pytanie na pewno wokół tego będzie się blisko. Tak więc jeśli moglibyśmy uzyskać odpowiedź, bylibyśmy zobowiązani. Tak, przepraszam pan, że tylko jedno jeszcze zdanie, żeby zamknąć tą sprawę procedurę. Proceduralnie państwo rozumiecie, o co chodzi i na tematy już ścisłe, to co teraz będzie pan dyrektor odpowiadał, to już odpowiadasz. Ja bym chciał jeszcze właśnie procedury zadać pytanie, tak szybkie. Czy nie dało się zrobić konsultacji dłuższej niż 21 dni? Pierwsze pytanie. Drugie, czy raport oddziaływania na środowisko nie mógł zostać zamieszczony, nie mógł być zamieszczony na stronie internetowej urzędu, tylko wymagać wyłącznie pójścia do urzędu i uzyskania tego raportu. No i trzecie pytanie, czy jeśli w raporcie oddziaływania na środowisko będzie wpisana, a w tym macie w raporcie oddziaływania na środowisko jest dokładny projekt ekologiczny przebudowy Rakowickiej, czy jeśli na podstawie tego raportu zostanie wydana decyzja oddziaływania na środowisku, która na przykład zezwoli na wycinkę 600 drzew, na zatem kompensacyjnym 200 sztuk, to czy projekt będzie mógł być zmieniony po na kolejnym etapie? Pierwsze dwa pytania, to już ja zdać swoje wypowiedzi. Ale mógłbym powiedzieć, ja usłyszałem odpowiedź, to wydaje mi się, że 6 lat. Mogę panu zacytować? Nie. Mogę panu zacytować po prostu słowa z ustawy. To jest artykuł 33, mówi, przed wydaniem zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informacje o, tu jest punkt 7, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania. A czy to nie ma przypadkiem słowa co najmniej 20? Nie, nie ma tego słowa. Proszę bardzo, można. Po drugie, to zacytowane w ustawie na początku, z którego roku, także tam można do ustawy sięgnąć i jeszcze raz przeczytać to. To jest jedna sprawa. Druga, o terminie, że to 21 dni, tutaj pytanie, przepraszam. Do tytułu czy tego, czy można było zamieścić raportu oddziaływania na środowisko na stronie internetowej. Tak, no to jeżeli chodzi o raport, też o tym temat mówiłem, to było chyba 18 maja był zamieszczony na stronie internetowej. Konsultacja, ale wcześniej jest jeszcze
to zapotka się nazywa jakoś mieszkańcy? Mieszkańcy, tak, 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 tak. Było zamieszczone streszczenie i założenie części takiej podstawowej. Czyli znaczy samo streszczenie dostawowe? Nie, streszczenie i projekt, załączniki graficzne wskazujące projekt, zakres i rozwiązanie projektu. Ja mam tutaj, mogę Państwu. Będę się mówił o jednej rzeczy po prostu. Państwo są już w tym internecie, kiedy jest to osiedle, ludzi stał się. Proszę bardzo, gdzie dotarło do mieszkańców? Nie mi pani dowodzi, żeby jakiekolwiek obwieszczenia, że były projekty wywieszone, że cokolwiek obejrzymy. No właśnie, tak, cały czas był w internecie. W internecie to może dotrzeć do mnie, do kolegi, tutaj do pani, bo jeszcze jakoś tam potrafimy sobie obsługiwać internet. Ale u nas mieszkają ludzie starsi. I jakoś miałem odpowiedzieć. Jakoli po prostu komputer to na nich może w bryczach tam grać, czy nie wiem, co tam pacjent sobie układają, co przecież jak sądzi. Taka jest rzeczywistość, to nie jest osiedle domów jednorodzinnych, gdzie mieszkają bogaci mieszkańcy, tylko to jest normalnie stara dzielnica, gdzie mieszkają ludzie, którzy mają po 70 lat, którzy, za przeproszeniem, nie wiedzą w ogóle, że im się pod nosem autostradę chce budować i myśleć drzewa. Moja matka będzie 4 lata, głosuje. Ja nie mówię, że wszyscy. Pytam, dobrze. Proszę pana, jest ustawa, która tak stanowi, co obowiązuje. Jak ja zacznę dalej. Możemy się wrócić do tego trzeciego pytania. Na przyszłość. Siedziba Rady Dzielnicy Wieniawa jest na Alejach Racowniczych, czyli w najbliższych inwestycjach tylko może być. Czy można by było w ten sposób, że owszem, nikt tam na zana nie będzie leciał w tych godzinach, można by było zostawić to w Radzie Dzielnicy, kiedy Rada Dzielnicy ma dyżury 2 razy w tygodniu i wtedy mieszkańcy... Nie, ten raport można by było. Tylko ja obawiałem się, że większość tutaj będzie właśnie przebudowy, a nie samej decyzji środowiskowej. Dlatego lepiej byłoby się spotkać razem, bo to też obejmuje drugi most z mieszkańcami, bo to jest jasne z tym. A nie o tak. Jeżeli część pytań jest o przebudowę, to już nie o decyzji środowiskowej. To jest pytanie jeszcze przed. To jest bardzo krótkie, bo Państwa nie będzie interesować, a może. Dotyczyło tego, czy to, co jest teraz w raporcie, jeśli zostanie wydana decyzja, to czy będzie mogło być zmiana. Między innymi liczba wycinanych drzew, szerokość pasów, które będą wydane. Jakiś nie ma, jeżeli nie dostaną miasto pieniądze na ten projekt, załóżmy, nie? Będą pieniądze, to jest wszystko. Czy będzie można zmienić ten projekt w samej przebudowie? To się wiązało z tym, że na przykład pieniądze od dnia zabierze. No teraz składa się całkowicie ten projekt. Ja nie wiem, ja bo nie widziałem tego ustawy. Po wydanej decyzji środowiskowej, to jest wyzwolenie dotacji, jeśli jest ograniczone zamówienie, mogą być pomyłka i mogą szeroko wyrobić się jeszcze za czasami. Ja wiem, to się działo. Na remont rozwadyjski, tylko na bus pasy, na potem coś się chodzi nam o to, czy będą się... Chodzi nam o to, czy Serenan, to jest Państwo nam powie, czy można potem zmienić, na przykład zostawić miesięcy przez Tasowickiego i... Umowa jest umowa, dostaje się do różnego pochodzenia. Tylko mówię, przed tak, nie, który będzie zrobił z tą ustawą. Po tam się drugi mniejszy pas i w tym momencie robi się problem. Bo ja nie zapewniano, że na Słowickiego trzeba nie będzie. To jest wyborcze, że wysłaliśmy przed naszym Słowickiego. Przed naszym Słowickiego, zaraz na które się odbyły tutaj odnośnie budowy, czy zostały uwzględnione zmiany języka, gdzie to moglibyśmy go otrzymać. Ale wisi dalej, czy to zostało zlecone w 2013 roku, w 2014 roku.
Transport, no to dlaczego chce zniszczyć aleje racławickie?
transport powinien iść obwodnicami wokół miasta. Teraz kto w pierwszym wieku puszczał to sprawy w centrum miasta? To nie Moskwa. Ale jak są cztery pasy. Ale nie godziny dziennie, ale jest zamknięte. A tak to jest. Ale to wystarczy, żeby sobie pozwolić całe życie. Ja? Całe życie chyba na pokoju mieszkała z pasem, co muszę dalej chodzi. Też wtedy jest głupna, ale pokoju w tej szkole. Jak patrzymy na to, co natomiast oszerzona ulica, na oszerzona ulica będzie 24, to naprawdę, bo ktoś, kto nie mieszkał w Lublinie, to jest jedna Lublina. Może się tu nie odchodzi z domu, może jedzie nie odchodzi. Fajnie, fajnie by było, że podtrzymać się w końcu. No bo za część osób stoją w tych korkach, tylko przejeżdżają. Oni są tylko przejazdy. Jest wszystko jedno. Czy przejadą tak czy tak. A dla nas, my tam żyjemy, my tam mieszkamy. Nie chcemy, żeby to zostało zniszczone dla kilku samochodów. Poza tym nie wiem, czy Państwo zdają sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Czy Państwo byli w tych blokach na dole i Państwo zobaczyli, że tak jak są związane ściany. Jeżeli przybędą kolejne pasy, natężenie ruchu wzrośnie, drgania i tak dalej. Tam jestem naukowcem, ale może spowodować. Kiedyś tam, nie mówię, że teraz, ale na przykład za 50 lat, katastrofy budowlane. Państwo sobie zdają sprawę, co stare budynki. Ludzie, co wy robicie? Wy troszkę zróbcie obwodnicę miasta. Zróbcie szybko linię autobusową, która będzie północ mogła nie potrzeba. Obliczcie cały bilet, żeby ludzie jeździli autobusami, a nie samochodami. I będzie problem z rozwiązany. Nie mogę, żeby ludzie dać pieniądze i robić projekty. Ale z Czubów na Czechów akurat nie jadą przez aleje, tylko jadą w Polsce. A przez aleje jeżdżą ci, którzy jadą od Warszawy, ale to mało i od Warszawy. Ale przecież można zrobić parkingu, na przykład wielopoziomowe na wjazdach do miasta i zrobić komunikację miejską tak, żeby ludzie nie wjeżdżali samochodami. Można, wszystko można, a nie robić autostrady na podobnami. To trzeba troszkę pomyśleć, a nie iść najprostszą drogą. Wziąć, wyciąć trzeba, poszerzyć drogę i jest wspaniałe. Tak, powiedziałam, że nikomu to nie jest dobrze. No dobrze, jeżeli mają perspektywę poszerzoną ulicę, którą będą mieć dziurę. Miasto jest. Ale nie mówicie Państwo, że może byśmy poszli, ale mówię, że ludzie, gdzie te pętle projektujemy, mówią, że nikt z miejsc nie skorzysta z tego. Że co, dlaczego miasto robi to dla zewnętrznych? Ale wiecie Państwo, to każdy obok, każdy ulicy, z jaką ulicy będzie. Ja rozumiem, jest ważne. Może rozmawiajmy wobec tego o całym mieście, o całym systemie komunikacyjnym, a nie o pojedynczych ulicach. Ponieważ rozwiązanie problemu ulicy, traktując ją jako jezdnię, a nie jako przestrzeń wspólną z funkcją komunikacji. No ja wiem, ale sądząc z sześciu pasów przed Karczmą Słupską, to jednak to jest jezdnia, a nie ulica. To już traci charakter Alei Racławickiej. Więc można całościowo analizować strumienie. Ponieważ u nas na terenie dzielnicy jest tak, że tłok stoi z północy na południe, dlatego że się nie ma gdzie podziać przez głęboko. Dlatego, że nie ma gdzie jest tłok Poniatowskiego, a Lipowo. No to jest najgorsze. Nigdy w tamtym kierunku nie ma tłoku, tylko jest tam na podobie. Jest po trzy pasy, dwa pasy. Gdzie? No ale Poniatowskiego to nie jest ulica w środku miasta, w starej dzielnicy, w starej tkance historycznej, która była tworzona, która narastała krok po kroku. Poniatowskiego dalej za pętlą to jest ulica, która została narysowana naszym szczerym polu. A my na temat waszy, a Państwo znowu przedstawili na inny temat. Bo my umiemy tylko o alejach. Można by w tym zależeć.
No w związku nie, no państwo macie, ja rozumiem całe miasto. Dla nas ważne jest to, co jest, ponieważ znamy charakter dzielnicy. Ja mam wdrukowaną przez całe życie historię tej dzielnicy, proszę pani, bo albo tam mieszkałam, albo tam pracowałam. Więc wszystkie drzewa po kolei, jak się wymieniały, mogę pani na przestrzeni ostatnich 60 lat opowiedzieć, jak rosły i tak dzielnicy. Więc i proszę się nie dziwić, że mam inny stosunek do tej ulicy, niż ktoś, kto spojrzy na plan i tak sobie dwupasmówkę, czteropasmówkę, sześciopasmówkę. Ja mówię o mostach katolickich, do bajek, także to nie jest tak, że wszędzie można z wszystkiej szerokości, każdej szerokości ulicy zrobić. Nie można. Poza tym, tak jak też patrzyłam na ten projekt, między rowerami, pomiędzy tym, właściwie pieszy jest niepotrzebny, no ale jak Racławicki, bo jest autostrada i rowerem najważniejsze. A my chcemy właśnie, żeby aleje, ja bym za nazwa mówi aleje, żeby była piękna aleja, żeby można było tam ten wychodzić, żeby samochodowić. Ale państwo to jest część reprezentacja z tobą, aż po tym już. Nie, o pętle przejechał. Miasto powinno dążyć do tego, żeby były te pętle rozwiązane. I żeby przejechały się w komunikacji. Tylko ja podałam to jako przykład. Ale gdyby było powiedziane, że miasto ma od początku do końca plan wyrobić, tak. Jeździmy, w centrum miasta, w starej części miasta, a w sercu miasta zrobić autostradę, wyciąć drzewa, porobić autostradę, żeby ludziom wygodniej się żyło z północy na południe, a na przykład nie potrafią Państwo tym półtorowym życia i zrobić komunikację miejską taką, żeby na przykład autobus jechał na prostej linii, a nie tylko turystyczna komunikacja, która jedzie 2 godziny, bo nikt nie jeździ, nikt nie będzie 3 razy bardziej niż chyba jeździł, po to tylko, żeby zwiedzać miasto. To prosta linia. 10 przystanków z Odrea pod, nie wiem tam, pod Pętlę na Porębie i tyle. Proste autobus, 10 przystanków, za godzinę już co 15 minut. To powinno być obecne, ale po prostu w tym momencie ludzie będą mówili, miasto Kraków na przykład państwo podnoszą, państwo jako urząd miasta. Państwo rozmawiacie między sobą, a mieszkańcy się dowiadują na tak, właśnie, na dzień przed i mają tylko zamiar. Bo o tym, że ma być trakcja, że jest pomyślana, że jaki jest koncept na przejazdy. Ja chodzę na większość konsultacji, które jest. Wnosiłam o to, żeby linia 46, która jest narysowana, żeby była zrobiona. Po to, żeby o tym co mówi pan radny. Więc, o tym, żeby z północy na południe była szybka komunikacja. Różne zmiany w komunikacji zostały wprowadzone, a dopiero jak się przebuduje Poniatowskiego. A wiadomo, że Poniatowskiego ma być nie przebudowywane, w związku z tym już nie będzie. No i teraz zaczynamy od nowa. Nie ma takiego strasznego naporu komunikacyjnego. Ale będzie decyzja środowiskowa, to się okaże, że trzeba robić tak, jak było w planie. To jest środowiskowe, nie ma czasu już tak. Więc dlatego mamy szereg kontynuacji dotyczących. Są państwo, trochę powiem tak, państwo robią to taką, po prostu zrobimy projekt, ktoś tam w Katowicach zrobił sobie projekt satelitarny, rzucił ulicę, zrobił sobie projekt, ma fajnie. A mówię, proste rozwiązanie, tak jak tutaj mówimy. Szybką linię autobusową zrobić, zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej Kraków. Większy to mniej ludzi, godziny pracy, to co pisali. Tak, ale proszę Kraków, większe miasto od Lublina, potrafią wprowadzić na przykład bezpłatną komunikację dla dzieciaków uczących się. W tej chwili rodzice by nie musieli włożyć samochodem dzieci, bo w tym momencie, jeżeli bilet kosztuje 3,20 zł, 60, cała rodzina płaci ponad 10 zł, żeby przejechać w jedną stronę autobusem. Jest to 20% samochodem. No. Państwo robią wszystko, żeby pchać ruch do miasta, a nie żeby go zmienić. Jak Państwo mają sobie jeszcze uszczęśliwić autostradą. I
Niech Państwo wierzą, że Państwu to nie przejdzie, bo mieszkańcy, ci starsze osoby wyjdą i zablokują Państwa. A wystarczy po prostu naprawdę takie, żeby obniżyć ruch samochodowy, zrobić na przykład, nie wiem, to właśnie tak jak mówimy, szybką linię, nie wiem, obniżyć ceny biletów, po co tu ją podnosić? 10 milionów miasto podobno miało zyskać, to jest jak ludzie straszni jest. Po co wypychać to ministerstwo zachowania poza nami, co się nie można zrobić, te ceny biletów, które mają zwiększyć, a nie wypychać to wszystko na jakieś to się może zrobić. Teraz nasze ogródkowe jest nieprzejezd, nasze stolice stoją, bo wszyscy stoją ciągle ogrodu, uciekają z tego strefy. To się pisało, zebrać od dzielnicy odnośnie strefy parkowane, żeby nie tak, a to pisali, że mieszkańcy są. Ale to rozmawiajmy z mieszkańcami, ci, którzy chcą, z tymi, którzy nie chcą. Ale żeby była gdziekolwiek jakaś możliwość rozmowy i wymiany myśli o mieście między urbanistami, fachowcami od transportu, fachowcami od komunikacji, drogowcami, mieszkańcami. Tymi, którzy specjalista, taki duży specjalista światowej marki, tak, pan proszę, przepraszam, pisz sobie uwagi uwzględniono w tym projekcie. Gdzie on mówił, że nie prowadzi się tak ruchu przez centrum. Gdzie? No to po co było gościa, po to tylko, żeby z Unii pieniądze. Dlaczego na przykład ten projekt został zawieszony odnośnie Krzykownie, tak, tunelu przez ten właśnie zrozumienie? Projekt leży tunelu. No ludzie, kochani, przecież co, myślicie, jak powiększycie pasy? Ja myślę, że to dojdzie do tego, że ten projekt też nie będzie został. Szkoda tych pieniędzy. A można by asfalt położyć? To pisz FDK cały czas prosi zarząd Długi Mostu, bo pisz nie da się po raz sławieckich już jeździć. Te prawe pasy są po prostu zrujnowane. Te wozy są rozklekotane. Zresztą dobrze Państwo wiedzą. Mówię, będzie jeszcze następny zarząd. Ktoś padnie na pomysł, albo za 3 lata padnie za pomysł następny projekt i znowu wydane ileś tam pieniędzy, znowu do szafy. To może wziąć wraz z obiektem, bo to jest niestety konkretne. Nawet jest jeszcze jedna rzecz. Ten projekt, o którym my rozmawiamy, który jest podstawą udziału mieszkańców, tak, udziału w podejmowaniu decyzji odnośnie do decyzji środowiskowej, ten projekt powstał na założeniach aktualnie 5 lat temu. Ponieważ on powstał w roku 1913. Ten pierwszy, tak, pierwszy drogowy. Umowa zawarta pod koniec roku 2013 i to były koncepcje, to nie był projekt. Rozumiem, to była koncepcja. Wszystko dobrze. Tyle, że od tamtej pory pojawiła się jedna obwodnica, pojawiły się szybkie trolejbusy, komunikacja zbiorowa znacznie się poprawiła, która jeździ po mieście i przez Aleję Solidarności i różnymi innymi drogami. No i dalej się okazuje, że Aleje Racławickie muszą być poszerzone, tak jak było to planowane 4 lata temu i w ogóle nie widać, że jakaś obwodnica gdzieś się pojawiła. Nie działamy w sposób konsekwentny i to nie jest dobrze. To przesuwa się na obwodnicę część ruchu z Alei Solidarności, część z Alei Racławickich na Aleję Solidarności. Dobrze, ale jeżeli Państwo powiedzą ruch na Alejach Racławickich, to okazuje się, że ten ruch gdyby miał dobrą komunikację, to nie musiałoby być tyle samochodów z jedną osobą w środku. Czyli się mówię komunikacja, kładka na zrobić kładkę w końcu na to, żeby kładka nie trzeba Państwa, przepraszam, ja to się wyjadę z inspektorami. Rozumiem, że Państwo jesteście na etapie
uzgadniania, co dalej, tak? Proszę Państwa. Panie Prezydencie, panowałem w procedurze związanej z... Mówimy o decyzji środowiskowej. Decyzji środowiskowej, żeby oddzielić od ewentualnych pojazdów dotyczących stanu inwestycji. Jest procedura, o procedurze Państwo już wiedzą, że jest to 3 tygodnie i 24 tygodnie została. No i tutaj raczej teraz dyskusja jest na temat już samych inwestycji. Dobrze, ale jeśli chodzi o tą procedurę, bo tu rozumiem, no, poprosiłem o spotkanie między Państwem a dyrektorem jednym również ze współpracownikami, żeby pokazać, że my jesteśmy na etapie formalnym związanym z decyzją środowiskową. Natomiast za nami już ten etap związany z konsultowaniem koncepcji pod zlecaną czy zleconą dokumentację, jeśli chodzi o Sowińskie, Wrocławskie i Lipowo. I to, co pamiętam z tamtego minionego okresu, to staraliśmy się znaleźć taki wspólny punkt widzenia dla tej inwestycji. W związku z tym publicznie wygodziliśmy się, że jeśli chodzi o Sowińskiego, nie poszerzamy, tak? Znaczy nie wycinamy tych drzew, o których tam mówiliśmy, ale to oznacza, że tak naprawdę musimy w tym obszarze pasa drogowego zmieścić się z tym, co dla nas jest istotne. Buspas, ścieżka rowerowa pod niej, ale buspas zabierze jeden pas dla kierowców. To musimy mieć tego świadomość. W związku z powyższym buspasem przepuścimy taksówki, możemy przepuścić również motocykle, ale nie będzie ten pas dostępny dla tych, co jeżdżą między północą a południem. I to jest ta cena, którą musimy wspólnie wszyscy zapłacić jako mieszkańcy Lublina czy jako kierowcy, że nie udrożnimy Sowińskiego. Ale ja tu podzieliłem stanowisko Rady Kultury Przestrzeni, która mocno artykułowała, by Sowińskiego było kameralną ulicą, a nie trasą przejazdową między Czechowem a Czuparnem i LSM. Przyjęliśmy to dlatego, że z jednej strony budujemy ten bypass w postaci łącznika węzeł Sławin, Bohater, Monte Cassino do Krasińskiej. Oczywiście będzie pełna obwodnica, więc to jest dodatkowo uwzględnione. I z drugiej strony będzie bypass w postaci trasy zielonej, która będzie przed dzierżawą podłączona do Jana Pawła, czyli można powiedzieć, te dwie ulice muszą mieć taką przepustowość, żeby te samochody tam poszły. Czyli umówmy się, trasa zielona nie może być jednopasmową, musi być dwupasmową i tą dzierżawą będzie jechać z tym skutkiem, o którym mówimy, czyli wykwaterowaniem tam części domostw. Jeszcze jak będzie przebiegało, to nie wiemy. I my się na to przygotowujemy, między innymi realizując ten projekt budowy mieszkań nowych. Ale to jest zupełnie inny zagadnienie. Jeśli chodzi o Sowińskiego, zostawiamy zatem, można powiedzieć, w niewiele zmienionym kształcie tę ulicę. Jeśli chodzi o Racławickie, no to to, co budziło wtedy kontrowersje, jak pogodzić interes pieszego i rowerzysty. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że chcemy przywilejować komunikację zbiorową i musimy również buspas przewidzieć Racławickich, to pamiętajmy, że to oznacza, że jest jeden pas, tak? Poza rozjazdami skrzyżowania. Dobrze mówię, panie dyrektorze? Jeden pas dla pozostałych użytkowników. Rozumiem, że Aleksander reprezentuje środowisko rowerowe, że przebieg ścieżki został z grubsza uzgodniony, tak? Bo tam z kolei pojawiały się kolizje z pieszymi i z mieszkańcami, którzy korzystają z przystanku. Żeby tu nie było tej kolizji, no to szukaliście rozwiązań, to było rok temu bodajże, tak? Szukaliście rozwiązań lokalizacji tej ścieżki rowerowej, tak, żeby nie kolidowała z chodnikiem, tak, czy powiedzmy z tą częścią dla pieszych. Natomiast adaptacja tego pasa Alei Racławickiej, czyli drogowego, dla buspasu, dla budowania rozjazdów bezpiecznych, no, to już jest oczywiście rolą projektanta. I tu w zasadzie nie musieliśmy się we wszystkich szczegółach zgadzać, ale co do istoty też się zgodziliśmy,
że przebudowujemy Krasnowiskie w taki sposób, żeby zyskiwali piesi i zyskiwali rowerzyści. Kwestia trzecia, Lipowa, tu już można powiedzieć, wkomponowujemy się w to, co jest, tam można powiedzieć, że niewiele można tu pozmieniać, bo zabudowa nam ogranicza, natomiast modernizacja jest tam podyktowana dwoma względami. No znowu, pogodzeniem interesów pieszych i tego ruchu i uprzywilejowaniem autobusów komunikacji miejskiej. To uprzywilejowanie wynika nie tylko z tego, że przyjęliśmy, że stawiamy taki cel, że stawiamy na komunikację zbiorową, ale też to będzie elementem ważnym z punktu widzenia pozyskania środków europejskich. Jeśli nie będzie tego uprzywilejowania komisji zbiorowej, trzeba zapomnieć o finansowaniu ze środków europejskich. Ale tak no, to się wkomponowuje w naszą strategię, że rozbudowujemy po to komunikację zbiorową, żeby ją uprzywilejować, zwłaszcza jeśli chodzi o Śródmieście. Tylko są tego koszty. Czyli zmniejszamy przestrzeń do jazdy prywatnym użytkownikom. I to co do zasady, ta filozofia. Szczegóły oczywiście teraz są równie interesujące, bo teraz trzeba popatrzeć, jak w tej dokumentacji, której jeszcze nie mamy, tak, ale która tam ciągle jest w opracowywaniu, tak? Jak w tej dokumentacji te konkretne rozwiązania wchodzą w tę przestrzeń miejską. Do czego ta decyzja jest? To nie jest zatwierdzenie projektu. Już. Ja wiem, że to nie jest zatwierdzenie projektu. Mówimy, poczekajcie, nie dyrektor wyjaśni. Tutaj są rysunki, które są składową tego raportu. Okej, ale pozwólmy. Panie dyrektorze. Jeżeli zostaną zaklepane, no to... Niech pani poczeka. Panie dyrektorze. Został przekazany do regionalnej dyrekcji na sanepidu, także państwo i po konsultacji 20-letniowej mają być naliczone do tego raportu uwagi. Dobrze, ale ten raport cała pokazywać, nie dokumentację, bo ta dokumentacja jest tylko ta potrzebna w kontekście oddziaływania na środowisko. I ta decyzja ma konsumować to, co wynika z uwag i to, co wynika z tej przedstawionej dokumentacji, która nie jest odebrana i nie jest ostateczną. Jak oddziaływać będzie ta inwestycja, czy można powiedzieć wykreowany również ruch przez tą inwestycję na środowisko. W związku z powyższym proszę nie mówić, że ta dokumentacja już jest, bo jej nie ma. W rozumieniu takim, że nie została odebrana, nie jest ostateczną, jest ten czas na konsultację. Natomiast nie można też, bo to trzeba też sobie w tym planie wyraźnie powiedzieć, bo razem odpowiadamy za realizację tej inwestycji. Nie można w nieskończoność dyskutować o sprawach, które już były dyskutowane i teraz trzeba tylko zweryfikować, co z tego, co państwo wtedy wnioskowaliście i jest uwzględnione, no to nie ma dyskusji. Nie jest uwzględnione, to trzeba powiedzieć dlaczego, z jakiego powodu i o tym dyskutować. Dlatego jest ten czas, żebyśmy mogli się temu przyjrzeć. Tu wszystko w tym urzędzie jest transparentne, wszystkie dokumenty są jawne, jest ten czas formalnych konsultacji i jest oczywiście potrzebna no, ta debata merytoryczna. Tylko ją trzeba konkludować, tak? Czy zamykać w którymś momencie postanowieniami ze względu na to, że czas będzie nas gonił nie teraz, ale będzie nas gonił w roku przyszłym, bo będziemy aplikowali środki europejskie, nawet być może będziemy składali jeszcze na jesieniu, nie wiem jak konkursy będą ogłoszone. Ja mam pytanie, proszę Panie Prezydencie, uparł się urząd, znaczy z Panem rozumiem, na szybie, na zniszczeniu centrum miasta. Racławieckich przebudów. Dlaczego się tak uparli się na to, żeby na wszelką uszczęśliwić mieszkańców, kiedy oni tego nie chcą? Dlaczego? W jakim wymiarze pan mówił uszczęśliwić? No właśnie tym niszczeniem racławieckich i tak dalej. A w jaki sposób niszczymy racławieckie? Nie wiem, bo pan tutaj mówi, że nie ma projektu, tutaj jakieś są... No
dobrze. To ja panu zadam pytanie. Którędy mają jeździć rowerzyści, jak mają chodzić piesi, czy nie jest dysfunkcjonalna ta przestrzeń, która jest? Jeżdżą i chodzą i jakoś sobie z tym radzą. No nie wiem. To jest pana zdanie, my mamy odmienne. Gdzie mają się pomieścić rowerzyści? My to znaczy kto? Bo ja to się myślę, kto ma inny. Również ci, którzy do nas wnioskują o rozwiązanie problemu bezpiecznej jazdy rowerem. Gdzie mają jeździć rowerzyści? Jak wyglądają chodniki, to sami wiecie. W jednym miejscu jest szerokie, jak przy parku w ogrodzie Saskim, w innym są przewyżenia. Albo robimy to według standardów, gdzie bezpiecznie będzie można iść i bezpiecznie jechać, albo mamy tę kolizyjność, która będzie coraz większa w stopniu. Rozbudowaliśmy ten system roweru miejskiego i sami Państwo widzicie, jak dużo osób z tego korzysta. W związku z powyższym, funkcją celu jest modernizacja, a nie zniszczenie, jak to Pan będzie mówił, modernizacja całego ciągu, który musi usprawnić komunikację zbiorową, komunikację pieszą, rowerową, no i generalnie poprawić estetykę zabudowy. Przy usprawnieniu komunikacji miejskiej jest to, że na przykład Państwo wyrazili zgodę na utworzenie szybkiej linii w południe. A Państwo wyrazili się zgodę na przebudowanie Sławińskiej Drogi. No, ale więc panie, ale nie można zrobić. Wie pan co? Ale pan powiedział. No, rozmawiamy teraz na zasadzie, a wie pan kogo może robić. Komunikacja zbiorowa jest dla nas absolutnie priorytetem. I w Sobińskiego właśnie uprzywilejowujemy komunikację zbiorową, bo jeśli nie rozszerzamy, Sobińskiego, to znaczy, że bus pas, który tam będzie utworzony dla przyspieszenia komunikacji zbiorowej, zabiera pas dla pozostałych użytkowników. Powiedziałem to przed chwilą? Powiedziałem. W związku z powyższym jest uprzywilejowanie dla szybkiego przemieszczania się, nazwijmy to szybkiego, pomiędzy północą a południem, ale komunikacja zbiorowa. Tak, to że trzeba utworzyć linię autobusową w takim razie. Ale, co pan mówi, ale wie pan co, no mówi pan teraz o zupełnie innej sprawie. Linia to jest rzecz techniczna należąca do zarządu dróg i mostów, do zarządu transportu miejskiego i nie jest tu w ogóle tematem do dyskusji. Tematem do dyskusji jest modernizacja Sobińskiego poprzez wyznaczenie bus pasu i bezpiecznego chodnika i bezpiecznej ścieżki rowerowej. Jak to zostanie zrobione? Dołożymy linie, które łączą Czechów z Zalesawiem i Czuwami. To nie jest problem na dziś. Panie Prezydencie, czy można? Mieszkańcy Wieniawy są bardzo zaniepokojeni tym, że Aleje Mazowieckie stracą swój taki charakter wielkomiejski, że nie będą już alejami, tylko będą rozdzielone wielką ulicą i że nie będzie można tak swobodnie spacerować. Mieszkańcom Wieniawy bardzo zadbało, żeby aleje były właśnie tym pięknym miejscem, żeby były równe jezdnie, żeby piesi też mogli spacerować, żeby pojawiły się jakieś ławeczki, żeby i osoby starsze, które nie mogą daleko chodzić, żeby mogły sobie odpocząć. Właśnie boimy się po prostu tego, że stracą swój charakter wnętrza, że staną się jakąś na ulicę. Dlaczego pani w ten sposób to formuje? Wszystkie nam zależy generalnie na tym samym. Ta ulica zachowa ten charakter, który jest, tylko nasza inwestycja ma uporządkować cały ten pas drogowy, tak to nazwijmy, w taki sposób, żeby nie był dysfunkcjonalny i kolizyjny. Żeby dla pieszych było miejsce, dla rowerzystów było miejsce i dla komunikacji zbiorowej miało miejsce. Dyskryminujemy, tak to trzeba nazwać, prywatną komunikację, która będzie ograniczona do jednego pasa i tych rozjazdów przy skrzyżowaniu. Nie będzie korzystała z dwóch pasów, tylko z jednego i z rozjazdów. Ale tu wydawało mi się, że jesteśmy już po tej dyskusji, bo co do funkcji celu, to już nie mamy powodu dyskutowania. No, moi Państwo, 2 lata o tym dyskutujemy. To powiedzmy, że nie chcecie tej inwestycji. I zostawiamy to tak, jak jest. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tego tematu pieśni, rowerzyści, biegnością i potem poszerzam aleje. Tutaj mamy taki przykład, o którym wcześniej rozmawialiśmy. To jest aleja Rafalickich przed siedzibą Rady Dzielnicy Wieniawa, gdzie z istniejących 4 pasów ruchu i jakiegoś stałego przekroju, który jest odsytuowany na cały Krasnowicki, pojawiają nam się 2 pasy ruchu, 2-metrowa wysepka i 4 pasy ruchu, czyli poszerzamy ulicę z 4 pasów ruchu o 2 pasy ruchu i wysepkę. No, ale tak naprawdę teraz coś, co ani ja nie widzę, ani inni nie widzą, i ja musiałbym się na pamięć to umiemy. My na pamięć to umiemy, niestety. Możemy tutaj się zobaczyć, jest to otwarte specjalne. To są te lewoskręty i prawoskręty. Przeskrzyżowanie, tak? Tak, które. A jak sobie Państwo wyobrażacie bezpieczne rozjazdy?
Czy my możemy dyskutować o rozwiązaniach już tych projektanta, no bo to są parametry techniczne i tu oczywiście można się temu przyjrzeć, czy to musi być tak, czy może być inaczej. Natomiast muszą być dodatkowe pasy na zjazd. Tak jak jest to dzisiaj zresztą porobione w ramach tego, co jest, w rozumieniu takim, że ten prawoskręt, bo o prawoskrętach tam mówimy, tak? Tam jest jeszcze lewoskręt. Tam? Cztery pasy są w kierunku. Jeśli mogę, to ja powiem, sytuacja teraz. Teraz jest pas prosto, prawo i w lewo. Bo... Ale teraz jedziemy na Sławicką w górę i mamy po lewej stronie Sławickiego, tak? Tak. I tam przed skrzyżowaniem mamy w tym momencie podzielony pas do lewoskrętu i pas do jazdy jest prosto i prawo. Po przebudowie, nie wiem jak jest, bo nie są tu wyrysowane, ale z tego co pamiętam w poprzedniej dokumentacji, to mógł być wydzielony prawoskręt, plus pas prosto, pas do jazdy prosto i wydzielony lewoskręt. Tak naprawdę budowa tutaj wydzielonego prawoskrętu, no, moim zdaniem mija się z celem, ponieważ obecnie cały ruch w prawo jest skierowany na wcześniejszym skrzyżowaniu i moim zdaniem równie dobrze mogłoby to zostać. W przyszłości wskazują na to także kartogramy ruchu. Tutaj także w raporcie jest napisane, że głównym celem przebudowy niektórych ulic jest zwiększenie przepustowości, a żeby zwiększyć tą przepustowość wydzielamy lewo skręty, które tak naprawdę likwidacja ich przyniosłoby podobny efekt, czyli także zwiększenie przepustowości. I tutaj dużo osób właśnie mówi o tym, że ulica się poszerza na lewo skręty, które zazwyczaj na ulicach takich, przez których jest duży ruch, wycina się po prostu te relacje, ponieważ są one znacznie utrudniają ruch dla tych jadących naprzeciwka, dla pieszych, którzy są przez przejście. Po prostu nie robi się relacji. Ja mogę przyjąć tę argumentację co do tego prawoskrętu, tak? Czy wydzielonego pasa do prawoskrętu. Nie, ale pan mówił najpierw o tym prawoskręcie. Natomiast, a jak sobie wyobrazić w tej chwili wjazd ulicy Sławickiego bez tego lewoskrętu, który ty wyznaczasz? Takie jeszcze. Ale bus pas mam. Bus pas jest potrzebny na ulicy, panie prezydencie, przez 2 godziny. A bus pas będzie, nie, panie dyrektorze, oznakujemy, że jest bus pas i co? W Warszawie są na godziny buspasy. A co w tym czasie, kiedy on jest buspasem? Jak mają skręcić w lewo, kiedy to jest jedyny pas użytkowany przez pozostałych użytkowników? No to rozstrzygnijmy ten problem. Bo dzisiaj patrzymy na to z punktu widzenia oczywiście jakiegoś spiętrzenia komunikacji. Dzisiaj pół godziny jechałem 4 ulice, bo też nie mogłem przejść na piechotę, tak? Bo wszyscy w tym centrum te samochody jednak używają. Dążymy do tego, żeby za te 3 lata komunikacja zbiorowa była uprzywilejowana, może namówimy mieszkańców do korzystania z niej. Ale jeśli nie, to mamy sytuację, w której ten lewoskręt, który jest obecnie, przy drugim pasie, który jest buspasem, oznacza, że wszyscy stoją w korku. Więc ja nie wypowiadam się w tej chwili, bo trzeba tam spojrzeć, jakie rozwiązanie można przyjąć. I czy rzeczywiście nie przyjąć, że zostawiamy to tak jak jest, tylko przy pełnej świadomości, że zakorkujemy Wrocławiskie wtedy, kiedy jest ten ruch zmożony. No tak, ale panie prezydencie, ten ruch zmożony jest na odcinku Poniatowskiego do Lubowej. Na tym odcinku jest największy ten ruch. I trwa mi 2, 2,5 do 3 godziny. Dobrze, czasie jest bus pas, stoimy w korkach i taką cenę płacimy, tak? Podejmiemy decyzję wspólnie, jeśli takie rozwiązanie przyjmiemy, to takie rozwiązanie jak jest, niech się pan to zgodzi, że na to co jest, a jak pan chce rozładować kątki, żeby rozładować kątki, to może by miasto w końcu wróciło z powrotem, obniżyło ceny biletów komunikacji miejskiej, żeby zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej. Kraków, duże miasto, zrobiło dla dzieci uczącej się młodzieży bezpłatną komunikację miejską. Dajcie ludziom możliwość wyboru. Ależ oczywiście, proszę pana, prosta sprawa. 70 kilka milionów idzie prosto dotacją do komunikacji. To są nasze podatki. Ja też płacę w Lublinie podatki. To są nasze podatki. To zdejmijmy te 70 milionów. Z czego? Ze sportu, z oświaty, z pomocy społecznej. Budżet nie jest gumy. Pan mówi demagogicznie, ja mówię też demagogicznie. Popatrzmy na ekonomię. Nie mówmy dzisiaj, że nagle mamy cudowne rozwiązanie, damy darmową komunikację, ludzie będą jeździć. Bo nie będą jeździć. To jest bardziej bariera mentalna niż cenowa. Nie chciałem darmową, tylko że można wrócić do... Czy jest niższa cena, tylko że zachęci się ludzi do korzystania. Nie, wie pan, no to dajmy darmową już, tak? No to dajmy darmową i zobaczy pan, że to nie zadziała. Tu jest co innego ważne, że my musimy patrzeć na to wszystko
w różnych wymiarach. I ja się z Państwem zgadzam, że nie powinniśmy przewymiarować tej inwestycji, bo to jest takie miejsce, które trzeba chronić, to też z drugiej strony Państwo weźcie pod uwagę, że razem mamy odpowiedzialność za zapewnienie drożnego układu dla pieszych, rowerzystów i dla komunikacji zbiorowej, a wypychać będziemy, w cudzysłowie, komunikację prywatną. Bo jeśli będzie jeden pas, to wcześniej czy później ktoś dojdzie do przekonania, że lepiej wsiąść w komunikację zbiorową, niż jechać tym swoim samochodem. Albo jeśli już, to nie będzie się przepychał przez pracownictwo. Więc tym bardziej ale... nie rozszerzajmy tego, żeby tych lewoskrętów i prawoskrętów. Tak, bo wtedy będą mieli... O tym rozmawiamy. Nie będzie mniejszy, tylko szerszy. Wtedy pokażemy... No to panie dyrektorze, ta dokumentacja, którą realizujemy, którą tam firma dla nas, co mocno Katowice, tak, realizują, rozszerzam nam pas drogowy, ale może inaczej. Rozszerzam samą ulicę, czy też nie, ta, która jest dostępna, pasy drogowe, które są dostępne dla samochodów, czy też nie. Po pierwsze przyjęliśmy, że chronimy drzewa, po drugie, że chronimy pieszych i znajdujemy w tym wszystkim możliwość wykreowania ścieżki rowerowej. Tylko wtedy. Pozostałe pasy zachowane na terenie, tak? No to już wystarczy. To już wystarczy, żeby całą geometrię zajrzania. No jak się geometria alei Państwo zmieni, jak my przebudowujemy tylko te skrzyżowania. Popatrzmy, jak można zminimalizować te skutki, ale wszyscy jedziemy samochodami. I teraz załóżmy, że utrzymujemy to, co jest, tylko zabieramy jeden pas na pustkę. Większość osób nie będzie się pchało. Jak raz, drugi, trzeci, bo stoi w korku, to za piątym razem kłamie paczorka, mam się iść w korku. Spojadę w korku, albo im wsiąknął autobus. Dobrze, popatrzmy bardziej szczegółowo, bo rozumiem, że wymieniliśmy poglądy co do jak gdyby idei, tak? Chcemy zachować w maksymalnie niezmienionym kształcie Alei Rafsłańskiej i Pawła Sowińskiego. Po drugie, chronimy zieleń. Po trzecie, próbujemy pogodzić interesy pieszych i rowerzystów, bo tych kolizji tutaj też trochę jest i będzie. I po czwarte, uprzywilejowujemy transport zbiorowy. W związku z tym spójrzmy teraz na projektowaną Aleję Rozmawistą z punktu widzenia, gdzie widzimy dysfunkcjonalność istniejących dzisiaj rozwiązań i tych, które są projektowane. Czyli te skrzyżowania, które są być może zaprojektowane, przewymiarowane, to możemy korygować, ale też utrzymanie tego, co jest dzisiaj, oznacza, że nie ma płynnej jazdy wrocławskich, samochody stoją i dynią. Bo to też trzeba brać pod uwagę, że to będzie oznaczało te korki nie w wymiarze tylko tych dwóch godzin szczytu, ale również i pomiędzy. Pamiętajmy, że to jest miasteczko uniwersyteckie, to są dojazdy studentów przez cały dzień, nie mówiąc już o tej nieszczęsnej galerii handlowej, którą wciśnięto w środek miasta, która też generuje duży ruch. Co prawda bardziej Lipową, ale też i z tej strony oni wjeżdżają. Znaczy my tak naprawdę wspólnie razem musimy dźwignąć odpowiedzialność za interesy wszystkich, które czasami są nie do powodzenia. To sobie uczciwie trzeba powiedzieć, że trzeba jakiś kompromis budować. Ale żeby go budować, to trzeba zajrzeć i poszczegółowo. Tak, panie prezydencie, my to wszystko rozumiemy, tylko jeszcze raz bardzo prosimy, żeby to właśnie nie była Aleja Racławicka, żeby to były tak jak są Aleje Racławickie, to jest naprawdę serce miasta. My lublinianie, tacy z dziada, pradziada, po prostu dla nas jest to, proszę wierzyć, to jest koszmarem, jeżeli my mamy świadomość, że to już nie będą aleje, tylko to będzie ulica, gdzieś tu szeroka, tu troszkę dla przejścia, dla pieszego, tu troszkę dla rowerzysty. To są aleje, to są aleje, jak sama nazwa mówi. My chcemy, żeby one były piękne, żeby była jezdnia równa, chodniki piękne, wszystko, ale żeby to były aleje, a nie aleja, a nie ulica. Na tym zależy. Ja pytanie, odnośnie tego, że samochody sterowi i dymią. I tak naprawdę, gdzie ten korek się kończy i gdzie jest ten punkt, na przykład jeśli chodzi o pracownicki, gdzie nie ma drożności. To jest rondo krwiodawców tak naprawdę. Ten korek stoi od samej Lipowej do ronda krwiodawców. I tak samo tutaj jeszcze przed przebudową Aleja Sikorskiego, też od samego dołu
od miejsca, gdzie teraz Państwo przebudowujecie skrzyżowanie, stał do ronda krwiodawców. Patrzyłem na te plany. Według mnie to nie jest przebudowa ronda krwiodawców, chociaż jest wraz z rondem, tylko remont tego ronda. Naprawdę na tym rondzie dalej będą stały korki. Albo od Sikorskiego będzie piękny wiadukt na Warszawę i ten korek, który stał na Alei Solidarności, po prostu wsunie się 20-50 metrów Sikorskiego, bo tak naprawdę przed przebudową do samego dołu stał korek na Sikorskiego, do ronda krwiodawców, gdyż rondo krwiodawców nie było drożej. Teraz to samo jest od strony racławickiej. Tutaj po prostu taka duża ilość samochodów zjeżdża się do tego ronda krwiodawców, że on nie jest w stanie wydolić, jak to się mówi. Tym bardziej, że kwestia już kierowców, którzy wjeżdżają, zostawiają na pasie i jeszcze blokują pozostałych. To rondo się tak korkuje, a ono tutaj, w tym projekcie, jest po prostu do remontu. Ono zostaje w takim samym stanie. To, żeby z Waszym zdaniem poprawić drożność tego rondo, to co, trzeba go zmniejszyć i dołożyć po pasie? Można to spróbować. A jak jest koncepcja ronda dwukilometrowego? Nie wybudujemy tam wiaduktu, ani też tunele nie przejdziemy. A na przykład rondo turbinowe przynajmniej wyeliminowałoby taką możliwość, że ci wjeżdżają, nie mogą zjechać i na przykład już blokują tych, co jadą z Kraśnickiego. Ja mam mniejszy problem w pokonaniu tutaj ronda krwiodawców niż tego turbinowego. Dlaczego? Tam liczba tych, co się mylą, jest tak duża, że trzeba uważać, by nie spowodować. Ale myślę, że już się zmniejszyło. Na początek to się pojawiło, to faktycznie było, bo ludzie po raz pierwszy zobaczyli rondo turbinowe i faktycznie nie wiedzieli jak się ustawić, żeby wyjechać właściwie z tego ronda. Ale już w tym momencie się uczył. I naprawdę koncepcja Ale wie pan co, odczynimy to tak, niech tu fachowcy na to spojrzą. Które rondo jest zapewnia większą drożność? Turbinowe czy takie zwykłe, także tutaj zmodyfikowane, zmniejszone, przebudowane, wszystko jedno. Bo teraz patrzmy na to, że mamy ruch Sikorskiego Kraśnicką, mamy ruch warszawskie Racławickie, mamy dosyć gęstą zabudowę Sławinka i w związku z powyższym oni będą siłą rzeczy ciążyli tutaj. No mogą po tym remoncie czy przebudowie Ducha Wilowa mogą próbować zjeżdżać tamtędy i jechać. Ale w sposób naturalny to wszyscy ci, co mieszkają blisko dla krwiodawców, będą się wpychać tędy i zjeżdżać Sikorskiego. W związku z tym ten ruch jednak jest. Więc jak patrzycie w rondzie, powiem tylko jedno, bo w godzinach szczytu ono się strasznie koruje. Dlaczego? Dlatego ci, że jeszcze z Racławickich się chcą wepchnąć, jeszcze się dwóch wepchnie. Jak oni się wepchną, oni stoją na pasie. Później ci, co jadą z Kraśnickich, nie są w stanie jechać. I po prostu to rondo w tym momencie, tak jak jest, ono się zapycha strasznie, bo samochody w ogóle nie są w stanie przez nie przejechać. Więc każde inne rozwiązanie, nawet poszerzenie tego, nie wiem, może nawet zorganizowanie sygnalizacji świetnej, tak żeby po prostu umożliwiała jazdę w kółko, jakby ktoś chciał, spowodowałaby, żeby ten obłąd po prostu był zabierany. Żeby po prostu ci następni, którzy chcą jechać, mieli możliwość przejechania przez to rondo, bo w godzinach szczytu, niestety, na tym rondzie, no to jest Armagedon, nie ma jak Powiem, ta przepustowość jest zachwiana w tym momencie też dlatego, że po prostu jest warszawska żelkana. I to się z kolei wiąże z wyjazdem. Ale to cofnijcie się, panie przewodniczący. Tak, nie racji, faktycznie tam jest ten ruch kołowy, jest tak inny. No to może potraktujmy, że w przyszłym roku skończy się Ducha Wilowa i zmieni się czas. Ocenimy to po końcu remontu, bo tutaj akurat jest kluczowa kwestia. Proszę Państwa, to jest tak, rondo do przeanalizowania, ale jeśli przyjęlibyśmy tutaj taką tezę, że zakończenie inwestycji Ducha Wilowa uporządkuje nam, no to ono nie będzie wymagało jakiejś przebudowy, wystarczy to, co jest. Teraz tak, przejrzymy tę dokumentację. Mamy czas w związku z tymi konsultacjami, my też to zrobimy. Spróbujemy tutaj spojrzeć jeszcze raz na ten cały układ racławickich, wymiarze tych rozjazdów przy skrzyżowaniach, tak, jednostkowych pasach. Spotkamy się, tylko tak, wy przeanalizujcie, to jest wisi na stronie internetowej, tak? Więc każdy będzie miał dostęp. Spotkamy się przed zakończeniem tych konsultacji, żeby tutaj podsumować jeszcze raz.
Kwestia oczywiście jest też taka, że rozumiem, że Aleksander to się spotkamy, już teraz patrzę w kalendarz. Wtorek może być, środa 8 też może być. Znaczy mam, może tak, Państwu najlepiej jest od której godzinie? Po godzinę do pracy. Nie, to ja wiem, ale która? 17, 18? 17. To możemy się we wtorek mówić o 17? Wtorek, godzina 17. Tutaj. Siódmego. Wtorek, 7. Nie wybrzmiało jeszcze pytanie, które było poprzednio zadane. Już przepraszam, to sobie zapiszę, żeby to nie odbyło później. A tak się zapytam, czy poczuje pan prezydenta? Nie było tak, że tak po prostu tak pytałem się, to jest, nie rozważało miasto na przykład na utworzeniu wielopoziomowych parkingów przy wjazdach do miasta. Jest, żeby, żeby na przykład ustawić tam samochody, a coś zagwarantować tym ludziom, którzy przyjeżdżają, stojąc. Ten projekt jest realizowany. Jest dokument, jest w tej chwili koncepcja robiona. Proszę Państwa, kompleksowo to robimy, tylko z innego to jest źródła finansowania, ale ten Park and Ride jest też realizowany. Pierwszy, który będzie budowany, to będzie na Choinkę budowany, wraz z pętlą tam na końcu. Autobusową, tak, żeby tam po prostu i będzie to wywiązane na przykład, że kierowca zostawiając tam samochód, na przykład nie wiem, płaci za parking, a może jechać autobusem, czy tak. Płaci za autobus. Dokładnie jest taka idea, natomiast co do szczegółów, to poczekajcie, bo póki co z zarządem województwa rozmawiamy, żeby był jeden bilet na cały obszar funkcjonalny, łącznie z uwzględnieniem, znaczy ten bilet elektroniczny, tak, łącznie z uwzględnieniem jeszcze kolei, ale oni są dalej, przepraszam, oni są w lesie z projektowaniem, z budowaniem koncepcji, a my koncepcję mamy i wchodzimy w projektowanie tych rozwiązań infrastrukturalnych. To będzie z ZIT-u finansowane. Więc tu potwierdzę panu, że tak, tak chcę. Panie prezydencie, padło jeszcze poprzednio pytanie. Mało tego, przepraszam, tam chcemy też mieć lokalizowane bazy rowerowe, miejskiego roweru, bo dla młodych ludzi to też może być alternatywa. Padło jeszcze takie pytanie dotyczące tych rysunków, które stanowią załącznik i podstawę tej decyzji. Czy te rysunki, które, na których Aleje Racławickie, Sobińskiego i Poniatowskiego są tak bardzo zmienione, czy one będą mogły być zmienione w sytuacji, jeżeli będzie już jakaś decyzja środowiskowa, o której teraz rozmawiamy? Czy decyzja, zanim zostanie wydana, musi wywołać uwagi? Czy można nanieść korekty? Czy można po prostu w którymś momencie tę drogę jednak wyprostować, te aleje racławickie jednak wyprostować bez lewoskrętu? Żeby później nie było w ten sposób, że załącznik graficzny do decyzji mamy. Proszę Państwa, kwestia jest moja, decyzja środowiskowa musi być wydana, stąd ten okres w tej chwili tej konsultacji. Natomiast ta dokumentacja jest przedmiotem naszych analiz. Spotykamy się we wtorek i rozstrzygamy ten okres. Tylko też pamiętajcie o tym, bo chciałem to wyraźnie podkreślić, żebyście, tak jak ja nie przypisuję sobie, że jestem, że tylko ja mam rację, czy moi współpracownicy, którzy to projektują, tak też nie reprezentujcie Państwo, jak to się mówi, 100% poglądów mieszkańców na ten temat. Bo co ja się nasłuchałem od kierowców, przepraszam, a to nie ma problemu, tylko co ja się nasłuchałem, co kierowcy i taksówkarze myślą o naszych dyskusjach, o przywilejowaniu pieszych i rowerzystów, to już mogę Państwu darować. Mamy rozbieżne grupy interesów. Zawsze kierowca będzie chciał tej drożności. Jeśli mówi Pan teraz o szybkim połączeniu Czechów LSR Czuby, to oczywiście myśli Pan o komunikacji zbiorowej,
A ja panu powiem tak. 3/4 kierowców myśli, że my im umożliwiamy szybki i bezkolizyjny przejazd, rozmawiając o tym. I nie wiedzą o tym, że my zawężymy to do jednego pasa i tej szybkiego przejazdu samochodu nie będzie. Oni o tym nie wiedzą. Nikt nie dyskutuje tutaj w taki pogłębiony merytorycznie sposób jak my. Z tych, co czytają prasę i gdzieś tam wejdą i sobie oglądają w internecie dokumentację. Nawet taksówkarze nie wiedzą na dzień dzisiejszy, że nasze uzgodnienia dotyczące Sowińskiego tak naprawdę pogorszą im warunki jazdy. Ja się pocieszyłem, powiedziałem, że... Ale to ich decyzję podjąłem, ale formalnie o tym jeszcze nie wiedzieli. Dla nich tak, ale mamy jeszcze nie wiem ile samochodów w tym mieście. Mamy za dużo. 7700. Proszę Państwa, ja patrzę na to pragmatycznie. Ja uważam, że trzeba podchodzić do tych faktów, bo one są i z nimi się nie dyskutuje, w taki sposób, by nie tworzyć dysfunkcjonalności. Ale też oczywiście szukamy kompromisów. Nikt nie mówi o tym, że Racławickie mają i Lipowa mają być głównym traktem komunikacji prywatnej, bo świadomie chcemy zmniejszyć ilość użytkowników. Ale wystarczy tylko ta ilość samochodów, która jest generowana przez mieszkańców, przez studentów. Mówię o mieszkańcach nie tylko tutaj racławickich, ale również zarodem krwiodawców tych osiedli, które w sposób naturalny ciążą tutaj do śródmieścia, żeby mieć racławickie niedrożne. My musimy mieć trochę odpowiedzialności również za tych, którzy długo się jeszcze będą oduczać, przepraszam bardzo, wsiadania do swojego prywatnego samochodu i przejechania kilku przystanków. A tak się dzieje dzisiaj. Bo ja widzę po studentach, większość z nich jednak mieszka w szeroko rozumianym śródmieściu. Samochodów nie ma gdzie postawić w otoczeniu uczelni. I na osiedlach też nie. No tak, ale to... Bo jest czterech studentów, ale nie mają przyszłości, nie ma zdjęcia. No to mamy na wyjazd. Pomyśli z panem z urzędnikami, żeby w końcu zacząć wyprowadzać urzędy z centrum miasta. Ja wiem, że to nie jest proste, ja wiem, że nie, ale tego świetnie przyszło. Ale ma pan przy Kraśnickich zarząd transportu miejskiego, który generuje bardzo dużo, no może być tej obsługi mieszkańców. Ma pan bony w dzielnicach. Nikt nie musi przyjeżdżać do środka miasta, bo ma swoje biuro obsługi mieszkańców. Nie musi jechać. No ale to ale tak, ale nic nie poradzi. Mało tego, my rozbudowujemy elektroniczną obsługę i za chwilę, jak już ten system wdrożymy, to każdy będzie mógł załatwić sprawę, czy większość spraw w internecie. Natomiast te biura obsługi mieszkańców będziemy rozbudowywali i one mają przejąć na siebie ten cały ciężar obsługi mieszkańców w dzielnicy. To trzeba o tym będzie informować, nie nas zwykle. Nie to rozmawialiśmy o projektach, nie? Nie tylko internetu, bo na przykład nie mówię na przykład naszej dzielnicy, nie? To jest dzielnica ludzi starszych, którzy tam ktoś mi powiedział, że macie 10-letnią babcię tam przez telekubryka po internecie, ale też pisemnie na przykład, że na przykład oni mają biuro obsługi, nie wiem, tu przy ulicy X i oni się nie muszą pchać po to, żeby na przykład, nie wiem, dostać pieczątkę, czy złożyć papierek, czy coś tam, nie? I to też rozładuje ruch, bo ci ludzie po prostu być może nie wiedzą, oni są przekonani, że jak oni jadą do ratusza, czy jadą na salę, do urzędu, czy tam gdzieś tam, to oni jadą do tak urzędnika. Może po prostu trzeba poinformować. Taki, nie wiem, niech miasto troszkę zainwestuje i tym ludziom to skrzynek wrzuci, że na przykład tutaj macie najbliższy punkt i musicie jechać z Czechowa do centrum. Tutaj sobie służycie miesemko i macie najbliższy punkt. Nie wiedzą, być może są te punkty, które ludzie jeszcze nie wiedzą. Co do tej obsługi, to myślę, że to nie jest problem. Natomiast patrząc w tej chwili na ten wywiad konsultacji społecznych, który jest nam potrzebny przy tych różnych projektach, to też pamiętajcie Państwo, że nie tak łatwo jest namówić mieszkańców. Nawet wtedy, kiedy ta dokumentacja byłaby dostępna, można powiedzieć, również gdzieś u Was w dzielnicy, żeby ktoś przychodził i bez problemu w tej dokumentacji się poruszał. To bardziej chodzi o to, żebyście generowali taką dyskusję jako Rada Dzielnicy, bo wy macie największą wiedzę w tym wypadku. Uczestniczycie po pierwsze już od dłuższego czasu w tej dyskusji,
Po drugie, jak potrzebujecie, to sobie zawsze dobierzecie doradców, którzy mają tę wiedzę techniczną, żeby o tym też dyskutować. I po trzecie, możecie mobilizować mieszkańców do takiej przygotowanej dyskusji, tak? Jest rozwiązanie takie, wy proponujecie to, my mówimy, że tak, zgadzamy się, albo nie, nie zgadzamy się, bo te parametry z mocy ustawy albo bezpieczeństwa muszą być inne. I o tym możemy wtedy z mieszkańcami dyskutować. Jeśli damy tę mapę mieszkańcom, wielu z nich nie przeanalizuje tego dokładnie. I to samo jest zresztą, jeśli chodzi o dostępność tej dokumentacji w internecie. Wiecie Państwo, jak to jest. No, wieczorem jest parę innych rzeczy przyjemniejszych niż zaglądanie do internetu i śledzenie szczegółowych map. No, więc... opóźnienie zmiany godzin pracy urzędu, na przykład przesunięcie pisarni. Tu bardziej chodzi o co innego, myślę Państwu, żeby te konsultacje odbywały się w godzinach popołudniowych. Nie, chodzi o to, żeby szukać różnych rozwiązań zmniejszających rozładowanie tych korki na alejach Proszę Państwa, jeśli mieszkańcy mają biura mieszkańców, to Państwa pomysł dotyczy tylko pracowników urzędu. Tak. Ale oni nie generują takiego. Jeśli Państwo uwzględnicie, że tu jest Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, na które wpływu nie ma. Ale ja napisałem, zostawcie słowie, że trwają konsultacje wojewódzkie. To jeśli wojewoda podejmie takie decyzje, to jest jego oczywiście tutaj prawo. My praktycznie, jeśli chodzi o Urząd Wiejski, możemy się w tej kwestii tylko i wyłącznie wypowiedzieć. I teraz jeśli, no to sekretarz to analizuje, ale generalnie jeśli uznalibyśmy, że tworzy to pewną ulgę, to oczywiście takie przesunięcia możemy to zrobić, tylko one są niezwykle dysfunkcjonalne też dla pracowników, którzy muszą odbierać dzieci ze szkoły, z przedszkola. To nie jest prosta sprawa. My też mamy ten 1000 osób tu zatrudnionych w całym urzędzie, bo to nie tylko tu w Śródmieściu, którzy wypowiadają swoje opinie. Związki zawodowe muszą się w tej kwestii wypowiedzieć. Ja dzisiaj nie gwarantuję, że się zgodzą, bo były przeciwne temu. Myśmy proponowali ruchomy czas pracy również w poszczególnych dniach, tak jak kiedyś było, i związki tam negatywnie zaopiniowały. Zgodnie słusznie zauważają, że są bomy, które są w innych godzinach dostępne w dzielnicach i w związku z tym ta obsługa mieszkańców jest dostosowana do potrzeb mieszkańców w bomach. Tutaj wielu z nich nie przychodzi. Natomiast ta praca urzędu w tym wymiarze zadań, za które odpowiadamy, w tych godzinach, w których urząd pracuje, w jakiejś mierze uwzględnia obciążenie dla pracowników w sposób optymalny, tak, te godzinowe obciążenie. Znaczy, mamy różne kolizje interesu, to też trzeba widzieć, tak? Jeśli byłaby wyraźnie widoczna ulga, jeśli chodzi o wożenie samochodami, pewno byśmy to byli w stanie zrobić, tylko musimy próbować to jakoś oszacować, a mamy z tym jeszcze problem. Dlatego, że zdecydowanie większą liczbę urzędników ma Urząd Marszałkowski. Urząd Wojewódzki pewno ze wszystkimi przybudowkami plus te administracja właśnie rządowa tu zlokalizowana ma też potężny dochód. W związku z powyższym tu rozważymy co tym, to kij ma dwa palce, przepraszam za słowo. Związkom zakomunikowaliśmy taką możliwość, entuzjazmu nie wykazują, ale jeszcze decyzji nie podjęliśmy o konsultowaniu ze związkami, no bo chcemy gdyby dojść do jakiegoś oszacowania tego obciążenia układu drogowego. Umawiamy się, proszę Państwa, na wtorek. Spróbujcie przyjrzeć się. My też do tego czasu lekcji odrobimy. Od razu zapraszam Was, Pana Dyrektora, czy Was tutaj z zarządu lub do mnie, zaraz porozmawiamy, dobrze? W tej chwili, tak. Słucham? Zarząd transportu jeszcze. Ale zarząd transportu to trzeba. No nie wiem, do mówienia o alejach, do dyskusji o alejach, co z tym, co im pomoże, co im przeszkodzi. Nie? Jeżeli przyjmiemy, że połowie nie poszerzamy, to spróbujmy przeanalizować wariant, nie poszerzamy alei. Proszę Państwa, jeśli przywilejujemy transport zbiorowy, to on zamiast transportu nie
wszystkiego zawodzą tego. A to nie jest odśmiany tego zastępu. Ale uprzywilejujemy, tak? Dostarczymy to. Oni mają rozwiązany problem. Nie mają rozwiązanego problemu mieszkańców, którzy się poruszają. Ale oczywiście zaprosimy 8 Zarząd Transportu Miejskiego. Nie muszę przeszkodzić. Oni opiniują to w ramach uzgodnień w Urzędzie Międzywydziałowym. Ale mają teraz czas na wypowiedzenie się w decyzji środowiskowej. Ale nie są to nic. 8 Może wtedy nam będzie łatwiej. Na razie.